To już w tym roku 27. edycja. Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków. Może przypomnę, że przede wszystkim zapraszamy radnych miasta Opola, instytucje kultury, które działają w naszym mieście, a także organizacje pozarządowe, które zajmują się kulturą. Zapraszamy również uczelnie wyższe, artystyczne placówki oświatowe i szkoły artystyczne do składania właśnie swoich kandydatur. Przypomnę też, że Nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury są przyznawane corocznie w 7 kategoriach. Pierwszą z nich jest nagroda w dziedzinie promocji kultury, która właśnie upowszechnia i promuje Opole i działalność kulturalną Opola w kraju i za granicą. Następna kategoria jest skierowana do animatorów kultury za jej upowszechnianie. Kolejna to nagroda za całokształt dokonań artystycznych i twórczych. Również nagradzamy debiutantów w danym roku, także bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania takich właśnie kandydatur. Następną kategorią jest kategoria za wydarzenie artystyczne w danym roku. Ciekawe wydarzenie artystyczne. Kolejna jest adresowana do mecenasów kultury za jej wspieranie. I ostatnią kategorią jest kategoria za ochronę dziedzictwa kulturowego. Nagrody Miasta Opola cieszą się dużym zainteresowaniem. Co roku średnio zgłaszanych jest około 40 kandydatur, więc jest to niemała liczba, ale to też świadczy o tym, że nasze miasto się rozwija, oferta kulturalna jest bogata, bardzo różnorodna, interdyscyplinarna. Zresztą aplikujemy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2029 rok. I bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Obrady, zawsze kapituły powoływane przez pana prezydenta trwają dość długo, są różnego rodzaju dyskusje, wymiany oczywiście naszych poglądów i myślę, że osób, które przyczyniają się do rozwoju kultury w mieście jest bardzo wielu, dlatego zapraszamy do zgłaszania ich kandydatur. Miasto Opole stara się o bycie Europejską Stolicą Kultury, nie przypadkiem. Mamy czym się chwalić, mamy fantastyczne obiekty, fantastyczne zespoły ludzi, którzy tworzą tą kulturę i mieszkańców, którzy tą kulturą żyją. Dlatego jak co roku zapraszam do zgłaszania wniosków, abyśmy nagrodzili jako miasto najlepszych twórców kultury, tych, którzy żyją, wspierają kulturę. Jest 7 kategorii. Ruszamy z naborem wniosków. Zobaczymy, kto w tym roku nagrodę otrzyma.